Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, no i nowa FIFA równa się oczywiście nowa kariera. W filmie z pierwszym wrażeniem wspomniałem o trzech propozycjach kariery menadżera, ale zapomniałem tam o jeszcze jednej, więc w sumie będzie ich cztery. Zaraz wszystko wyjaśnię, ale najpierw jeszcze takie małe dopowiedzenie do poprzedniego filmu związane z trybem kariery. Ej, no co jak co? Ciężko się gra w tą FIFA. Odpaliłem sobie karierę dla testów, żeby wiedzieć, czy warto już zaczynać tą serię, czy jeszcze poczekać. No i dostaję od Manchesteru, znaczy od Liverpoolu. Na zawodowcu gram, żeby nie było. Ten zawodowiec wydaje się znacznie trudniejszy niż ten w poprzedniej filmie. Teraz Messi z bramką, no chociaż tyle, ale jest ciężko, jest ciężko. W ogóle na początku nie potrafiłem się przed nimi obronić. Chyba muszę trochę pograć, żeby podjąć się klasy światowej, czy coś takiego. No pakę mam solidną, mam Ronaldo, Messiego i Lewandowskiego na ataku. A mimo to, lekko nie jest. No 10 minut do końca. Czym dłużej gram w tą FIFA, znaczy w sumie to jest mój drugi mecz, ale już na takim wyższym poziomie trudności, dostrzegam, że no jest inaczej, ale wcale nie łatwiej Lewandowski zdobywa. Coś przycięło, coś przycina mi tą FIFA. Było info o aktualizacji, ale zmiany były tylko w Ultimate Team. Nie dostrzegłem, też szukałem właśnie, jakie są błędy znane już w tej FIFA i nie dostrzegłem nic o trybie kariery. No ale zobaczymy. Udało się wygrać, no coraz lepiej w sumie. Dobra, może się nauczę grać. Może się nauczy. Jeszcze nie udało się wygrać, czasem ciężko ich zatrzymać. Miałem też okazję znowu obejrzeć kolizję. Messi został faulowany w polu karnym, w sumie został lekko dotknięty, a zrobił 360. Także no, śmiesznie to wyglądało, nie była to w zupełności realna kolizja. Ojoj, może zobaczymy powtórkę tego. Lewandowski. Nie, Roberto Firmino został tego meczu, okej, number 9 już mówił. Roberto Firmino, tak, natomiast Robert Lewandowski, ojoj, podanie do przeciwnika teraz. Dobra. Nie dobra. Paul. A to już było realnie z kolizją chyba. I żółta kartka dla Thiago. No, łatwo nie było w tym meczu. 4-3, no. Mocny mecz. Mata. Do Lewandowskiego i jeszcze Mata. Juan Mata. Czy zdobędzie? Zobaczmy taki strzał z daleka. Oj, nad bramką. Ale fajnie na Ronaldo rzuty rożne wychodzą. W sumie nie... Dwa dopiero miałem, ale fajnie wyskakuje i mocno uderza z główki, tylko że ani razu mnie nie trafił. Czyli tu jest ten faul na... Tu jest bramka z karnego. Ale nie możemy sobie zobaczyć faulu na Messi, niestety chyba. Szkoda. No trudno. Tak to wygląda, taka moja skromna opinia, że lekko nie jest. Nie wiem, to nie będzie osobny odcinek, ja to wstawię gdzieś może do innego filmu przy okazji. Dobra, propozycja numer 1 to oczywiście praktycznie identyczny format jak w poprzedniej FIFA, czyli zespół oparty na juniorach. Była to propozycja w komentarzach. Urozmaicenie jednak do tego trybu w tym roku daje nam sama gra, która oferuje więcej możliwości rozwoju zawodników. Mamy wpływ na gwiazdki sztuczek, gwiazdki słabszej nogi, a nawet możemy zmienić pozycję danego piłkarza. Musielibyśmy tu oczywiście zacząć w najniższym poziomie rozgrywkowym jakiegoś kraju. Wiadomo, że najlepsza do tego jest Anglia, ale jestem otwarty na propozycję. Opcja numer 2 bardzo podobna do pierwszej, z tą różnicą, że robimy normalne transfery. Reszta tak samo, czyli zaczynamy nisko, słabym zespołem i pniemy się w górę. Trzecia propozycja to raczej kariera na 2-3 sezony. Zaczęlibyśmy już mocniejszym zespołem, ale takim, który przez ostatnie kilka lat nie mógł osiągnąć niczego znaczącego, głównie Ligi Mistrzów. Takimi klubami są na przykład Arsenal, Manchester United, Tottenham, a z innych lig AC Milan, Borussia Dortmund. Jest to dobra seria w przypadku pojawiania się jakichś znaczących błędów w grze, wtedy można szybko skończyć taką karierę i zacząć coś innego. No i ostatnia, podobna do poprzedniej, ale tutaj w grę wchodzi tylko jeden zespół. Mianowicie, Barcelona bez Messiego. Dość głośna była sprawa odejścia Messiego z Barcelony w tym oknie transferowym, do którego oczywiście nie doszło, ale moglibyśmy założyć taki scenariusz, że od razu go sprzedajemy i budujemy zespół bez czołowej gwiazdy. I tak samo byłaby to kariera raczej na 2,
3 sezony. Decyzja należy do Was, ankieta w opisie. Głosujcie, komentujcie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.